Wracamy teraz do historii bezdomnego, który mieszka w Zgierskim Lesie. Po tym, jak urzędnicy kazali mu zakopać własnoręcznie wykonaną ziemiankę, pan Jan przeprowadził się do szałasu. Urzędnicy chcą umieścić mężczyznę w domu opieki społecznej, ale ten odmawia jakiejkolwiek pomocy. Chce tylko spokoju. Aleksandra Rek. Po ziemiance, w której pan Jan spędził zimę, została już tylko kupa piasku. Pan Jan znalazł, a właściwie sam zbudował, nowe schronienie. Wystarczyło kilka gałęzi, taśma klejąca, sznurek i folia. W szałasie pan Jan ma lustro, wiadro z wodą, a raz w tygodniu chodzi do miejskiej łaźni, gdzie pierze ubrania. Utrzymuje się z małej renty, a tego, jak przetrwać, nauczył się w wojsku. Teraz surowe mięso przez dwa dni będę jadł, dziś, jutro, a później sobie pójdę znowu coś dokupię, no, jakiejś tam polędwicy czy czegoś, no. Nowy szałas chroni go od wiatru i deszczu, ale nie od ludzi. Pan Jan jest znany okolicznym mieszkańcom. Jedni żyją z nim w przyjaźni, inni dokuczają. Kiedyś obrzucili go petardami. Ludzie nie lubią takich, co się różnią od nich. A mnie nie przeszkadza. Jak ktoś jest inny, inaczej żyje. Pana Jana regularnie odwiedzają strażnicy miejscy i policjanci. Właściciel przyjdzie i panu powie, no dziękuję, do widzenia, ale pan nie ma prawa tu przebywać, tak? No to wtedy musiałbym się zwieść, ale to właściciel by musiał być. No właściciel. A ja wiem, na Kujawach mieszka, jak go zawiadomo, to przyjedzie. Kilka dni później, na prośbę właściciela lasu, mężczyzna znów musiał się przenieść. Ma nadzieję, że tutaj będzie mógł zostać na dłużej. Niekoniecznie, bo pracownicy MOPS-u złożyli w sądzie wniosek o umieszczenie bezdomnego w domu opieki społecznej. Na pewno nie możemy się przyglądać tej sytuacji, żeby pan Jan nadal pomieszkiwał w ziemiankach, wigwamach, szałasach, tudzież w innych miejscach, bo nie wiadomo jeszcze na jaki pomysł wpadnie. Pan Jan tuła się po Zgierskich Lasach od października ubiegłego roku. W tym czasie wielokrotnie nocował pod gołym niebem na kawałku ceraty lub folii. W domu opieki społecznej nie chce zamieszkać. Twierdzi, że do szczęścia wystarczy mu ziemianka lub taki szałas. Dajcie.